Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Afroamerykanin kupił kompanię Twitter za 44 miliardy dolarów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn o codziennych powiadomieniach. No szczególnie czasami zdemonetyzowanych filmików. Także 44 miliardy. Co to znaczy? No to znaczy, że w zasadzie, jeżeli nie macie konta na Twitterze, no to zapłacił za was 5 dolarów. No bo potencjalnie możecie mieć konto, jest 8 miliardów ludzi na świecie, 44 miliardy, no to się jedno dzieli przez drugie wychodzi 5 dolarów. Jeżeli macie konto w Stanach Zjednoczonych, no to zapłacił za każde wasze konto 480 dolarów. Jak to się liczy? No 48 miliardów, 75 milionów kont w Ameryce, no to tak pi razy około 480 dolarów. No jeżeli macie konto Twittera gdziekolwiek na świecie, no to zapłacił za wasze konto 120 dolarów, no bo jest znowu 44 miliardy. Jest tam 300 milionów kont, także wychodzi 120 milionów. No oczywiście te obliczenia, no to są takie plus minus, ale to są takie sumy. Ludzie rzucają takie sumy. No i wyobrazić sobie, że każdy człowiek na świecie dostałby 5 dolarów. No to jest coś po prostu nieprawdopodobnego. No ale Afroamerykanin, dlaczego Afroamerykanin? Urodził się w Ameryce Południowej, także jest Afrykańczykiem, zamieszkał w Ameryce, no to jest Amerykaninem, także jest Afroamerykaninem. Komuniści szału dostali. Wszyscy komuniści, wszyscy lewacy dostają szału, powiedzieli, że nie będą kupować Tesli, będą kupować Priusa. No i tutaj nareszcie dochodzimy do sedna sprawy. Kiedy komuniści wypuścili tego demona cenzury, no to krzyczeli, że własny demon cenzury, no to jest dobry. Tak jak Kali mówił, że Kali ukraść krowę, to jest dobrze, Kalemu ukraść krowę niedobrze. No i teraz komuniści mówią, że cudzy demon cenzury, no to jest zły. No ale Elon Musk przyszedł i powiedział, że w zasadzie no to nie będzie cenzury. W zasadzie to jeżeli 10% ekstremalnej lewicy będzie wściekła i 10% ekstremalnej prawicy będzie wściekła, a pozostało 80% ludzi normalnych będzie normalnie egzystowało, no to jest taka wolność słowa. No niestety Twitterem zarządzał wariat, brodaty wariat, no też ekscentryk, no ale tam wszystkie te tą władzę przejęli lewacy. No i żeby usunąć prezydenta Stanów Zjednoczonych z platformy społecznej, no to właśnie pokazywało ten zamordyzm komunistów. Komuniści nienawidzą dialogu. To jest ten problem, pokazuje ciągle, teraz szczególnie w Ameryce. Komuniści nienawidzą dialogu. W Ameryce dlaczego jest taka fala tych wszystkich kompanii, biznesów, które one popierają, wszystkie te sześciokolorowe flagi, popierają te pływaczki, które nie mają macicy, tego rodzaju rzeczy. No dlatego, że kiedy Disney chciał być niepolityczny, no to go zmusili, żeby był polityczny. I większość tych kompanii, które mogłaby stać w zasadzie sprzedawać swoje produkty, oni się boją. Czego oni się boją? Oni się boją, że po prostu komuniści, lewactwo przyjdzie i ich spali, zaszczuje, zagryzie. No to oni stają po stronie komunistów. Oni wiedzą, że konserwatyści nie przyjdą ich zaszczuć, zastrzelić, wygonić, pogonić i tak dalej, i tak dalej. No to prawica się nie liczy. Konserwatyści się nie liczą. Normalnie się nie liczą. Nikt się ich nie boi.
konserwatystów, no bo konserwatysta, no to się zastanawia, jest jakiś racjonalny, no a komunista, lewak, no to on po prostu żyje po to, żeby zdobyć władzę, żeby wszystkich zagonić do kąta i mieć władzę. Także ten Elon Musk, no to takie, to był niezły cyrk w zeszłym tygodniu. Elon Musk, który się nazywał w zasadzie technologicznym królem, no to będzie coś podobnego z Twitterem. Także przez krótki okres, 2-3 tygodnie, no to była taka spora afera. No i oni się zgodzili się w końcu kupić, sprzedać za 44 miliardy. No to jest dosyć ryzykowne, no to niezły taka hazard jest dla Muska. No ale on mówi, że w zasadzie to tam ta wartość Twittera jest niedoceniona, dlatego zaproponował 30% więcej niż było na rynku. No na rynku akcje były po $40, on zapłacił $54, także to nadpłacił. No i wszystkie te gamonie doszły do wniosku, że w zasadzie trzeba zarobić na tym, co jest zaoferowane. No a jak on przyszedł i powiedział, że 21 miliardów, czyli prawie połowę, no to daje swoją kasę i ta kasa po prostu jest gotówka tam. No to reprezentuje około 10% jego bogactwa całego, no bo on ma ponad 200 miliardów tego bogactwa. No a teraz jako zastaw na tą pożyczkę, którą on tam weźmie, no to daje 1/3 firmy Tesli. Jedną trzecią swojej części Tesli, no bo to też tam jest porozdzielane. No to nie jest tak, że bogacze dnia dzisiejszego robią coś takiego. Także te 30% ekstra, no to jest no spora różnica, no ale to ma się zmienić. Oni chcieli, tak nazywają poison pill, czyli cała rada, no to mówiła, że za żadne skarby, pod żadnym względem nie zgodzą się, żeby ktokolwiek kupił ich ukochaną firmę, którą mogą wyrzucać na twarz wszystkich tych, którym się ktoś nie podoba. No ale Musk wziął, zaproponował cenę, zaczął dzwonić do tych wszystkich właścicieli, największych właścicieli akcji, no i to wszystkim pasowało. No ta moderacja, ta cenzura, no to po prostu ograniczała ta wartość sama w sobie. No $5 na każdą osobę na świecie, czy $400, $500 na każde konto w Ameryce, no to jest jakieś straszne. No ale jeżeli jakieś konta ruskich robotów, jakieś konta muzułmańskich dżihadystów są legalne, jeżeli tam są jakieś ścigania, jakieś głupoty w ogóle i to przechodzi, a politycznie wszystko jest likwidowane, no to coś jest nie tak. No te pieniądze, 10% z tych, co się ogłaszają, reklamują, no to w sumie powinni być zadowoleni wszyscy ci lordowie z Silicon Valley, czyli bogacze, no to się kończy. To się kończy cała ta cenzura, wszystkie te znikające opinie na temat środowiska, ochrony ziemi, na temat skąd się wziął COVID i tak dalej. No to był przykład totalnego komunizmu, przykład totalnej cenzury, no i to tak nie powinno być. To nie jest dialog, jedynie w dialogu może się rozwijać społeczeństwo, może się rozwijać naród. Jeżeli zaczyna być zamordyzm i cenzurowanie, no to wszystko się rozpada. No
Ale później obraca się w popiół i to wszystko wraca. Także cofnięcie tej gałki cenzury troszeczkę tak bardziej do normalności, no to spowoduje to, że będzie więcej ludzi zainteresowanych publikowaniem, słuchaniem drugiej strony. Trump przypuszczalnie nie wróci. No 80% Amerykanów wierzy, że tam wróci, no ale on ma tą swoją platformę, czy platformę, którą popiera, na której działa, także z rynkowego punktu widzenia na razie chyba nie będzie odchodził z tej platformy Prawda Społeczna. No ale wszyscy inni. Syn Trumpa jest na Twitterze, nie został skasowany, ale bardzo dużo i szczególnie statystycznie prawicowych, konserwatywnych kont było likwidowanych. To była po prostu czystka stalinowska, to była po prostu tak politycznie to było robione, że to aż wstyd. On ciekawe, że możliwe, że wszyscy ci załamani lewacy, ci wszyscy wegetarianie, ci wszyscy sześciokolorowi pracownicy Twittera w San Francisco chyba się nie przeprowadzą do Teksasu. Tusk zabrał Teslę z Kalifornii właśnie do Teksasu, no bo już miał dość. Przypuszczalnie cała dyrekcja, cały zarząd Twittera też chyba przyjdzie do Teksasu. No i lewacy płaczą strasznie. Krzyczą, że to jest zdrada, że to jest niemożliwe. Debile, inni debile, miliarderzy, tak jak jeden z tych biedaków, Jeff Bezos, no to jego gazeta Washington Post, która do tego należy, no to paru tam kretynów pisało, że w zasadzie rząd musi zacząć ingerować czy kontrolować to, kto co może kupić, żeby były jakieś gwarancje przeciwko kupowaniu i kontrolowaniu platform. No, to jest bezczelność po prostu na nieprawdopodobne. Jak sami kontrolowali, to było dobrze, no ale tego demona wypuścili, no i teraz to już wszystko wychodzi z powrotem. No, ludzie wracają na potęgę na Twittera, wierzą, że to się wszystko powoli. Elon Musk napisał na Twitterze, że ma nadzieję, że wszyscy jego krytycy zostaną na Twitterze, no bo napisał, że to na tym polega wolność wypowiedzi, na tym polega wolność słowa, na tym polega dialog. No i ma rację. No i to taki nikczemnik jest, że mówi, żeby ludzie wszyscy mówili to, co mają do powiedzenia. No to nareszcie może i lewactwo zacznie do nich docierać. Oni, lewacy od lat 60. walczyli z wolnością wypowiedzi, no a teraz w zasadzie na wszystkich koledżach, no to komuniści właśnie krzykiem eliminują występy, eliminują spotkania i eliminują jakieś przedstawienia. Oni po prostu przychodzą tylko jak hitlerowcy w brązowych bluzach, no i kijem zagłuszają, zaszczuwają, chcą zakrzyczeć, zagłuszyć i tak dalej, i tak dalej. No, wszystko się zmienia. Wybory za 7 miesięcy też to zmieni, no ale cała ta rewolucja, która doprowadziła, komunistyczna, która doprowadziła do tego, że w tajemniczych okolicznościach podliczono głosy dla Bidena i został wybrany. Tak, że to się dosyć sporo zmieni. No i co to praktycznie znaczy? No praktycznie
wygląda na to, że no, Elon Musk no, jest wszedł do sadu, gdzie jest sporo tych uli, pszczół i os i trzmieli i wszystkiego. Zobaczymy, czy to wszystko przetrwa. Kto wie, jak to wszystko będzie, no ale to raczej dobrze jest zobaczyć, jak on to rozbił, tą komunistyczną sitwę miliarderów, którzy w zasadzie, no, mnie się wydaje, że jedna trzecia to popiera komunistów, ale dwie trzecie to po prostu się ich boi. Boi się panicznie i była zaszczuta i dlatego tak grają jak ze strachu. Po prostu grają i robią to ze strachu. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn o codziennych powiadomieniach. I do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście na świecie, no to głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie za wolnością słowa. Głosujcie za dialogiem, głosujcie za tym, żeby ludzie po prostu mogli rozmawiać ze sobą, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji w 2020 roku w wolnej Ameryce, że banda komunistów po prostu eliminuje wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych wybranych przez 80 milionów ludzi. To był jeden wielki cyrk. Jeżeli do kogokolwiek jeszcze to nie dociera, co to znaczyło, no to ja już nie wiem, co może dotrzeć. Także głosujcie na normalnych. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, ten król jest nagi. Król jest nagi, cały system jest nagi. Cała ta afera lewacka ostatnich paru lat rozpada się. To wszystko się rozpada, to wszystko jest żenujące, pokazuje tą korupcję, fabrykowanie wszystkiego, no to był jeden wielki fałsz i oszustwo. Także mam nadzieję, że zaczynacie, że możecie przejrzeć na swoje własne oczy, no i zmienicie decyzję odpowiednio. Najlepiej to by było, żebyście jednak zmienili swoją przynależność partyjną na republikanów i głosowali nareszcie normalnie. No jeżeli nie i chcecie zostać przy socjalistach, no to po prostu nie głosujcie w listopadzie 2022, ani w listopadzie 2024. Dajcie ludziom wolność. Dajcie ludziom wolność. To jest naprawdę wstyd, że komuniści opanowali i zniszczyli Amerykę przez tak krótki okres czasu. Zdrowia dla normalnych.